Hello! Witam! Kolejny odcinek. Uczę tutaj o to, co gościa gotować. Wiesz, co dzisiaj zrobisz? Nie. Masz tak, masz dwa awokado, masz czerwoną cebulkę, pomidor, limonka, cytryna i papryczka jalapeno. Co zrobisz z tego? Zrobię z tego guacamole. No i perfekcyjnie. Garfą będzie robił je, jak zwykle będę go koordynował. Co mam zrobić najpierw? Przekrawaj awokado na pół. Ale tam jest przecież pestka. Przekrój na pół, zrób tak, wiesz, cięcie dookoła. Ciekawostka jeszcze dla Ciebie. Jak sprawdzić, czy awokado jest dobre? Jak? Spróbować. Nie, słuchajcie, idziecie do sklepu, nie macajcie tego awokado paluchami, nie wbijajcie paznokci, broń Boże, w to. Jest tutaj takie u góry, tu gdzie jest ogonek. Zazwyczaj tych ogonków, jeżeli awokado jest dobre, on już ten ogonek on gubi i zaglądamy. Jeżeli jest tutaj zielony, widzisz, jaki on jest ładny? No. To znaczy, że awokado takie będzie w środku. I tak, uwaga. Teraz co mam zrobić? Bo widziałem kiedyś, że tak się uderza i przekręć. Używasz do tego łyżki i wydrążasz to. Tak po prostu? O, dokładnie w ten sposób. O, wow. I to odchodzi. No, odchodzi od skórki. Widzisz? Ale czad. A z tych skorupek można coś zrobić? No, możesz sobie łódkę zrobić, popuszczać w wannie. Nie macie takiego awokado, bo byliście w sklepie akurat i kupiliście to zielone, żaden problem. Możecie użyć tego samego, aczkolwiek to awokado to jest odmiana Hass. Oryginalne meksykańskie. Bierzesz widelczyk i tym widelczykiem po prostu wszystko robisz na desce? Możesz to na desce zrobić. A, okej. Okay. My byliśmy mali, to nie używaliśmy talerzy, dlatego jeżeli jesteście pewni waszego, nie wiem, stołu, blatu roboczego, że jest on wyjątkowo czysty, i nie szkoda wam tego blatu, możecie to zrobić na blacie. Także żaden problem. Albo na ceracie. Albo na ceracie. Tak. Przekładamy do miski. Dobra. Przekładamy zmiażdżone guacamole. I teraz uwaga, szybki myk, żeby nie stracić w ogóle koloru tego pięknego, który tu mamy, to też mu pomogę. Wciskamy sok z limonki. I na dwa awokado. Taka jedna piękna, soczysta limona jak najbardziej nam wystarczy. Jeżeli spróbujemy i ten smak będzie, nie będzie wystarczająco kwaśny, mamy cytrynę, nie ma więcej limonki, dodajemy cytrynę. O kurde, ktoś głośny przyjdzie. Głodny. Pomidorek. Pomidor jak? Kosteczka. Ale czekaj, to wykrajam? Nie wykrajaj, przekrój go na pół. Aha. Wyciągnij po prostu ten ogonek. Daj, jak go umyłem wcześniej już, przekrawasz na pół. I teraz zobacz, ja Ci pokażę. Tak i tak. Ja Ci pokażę pierwszy, Ty robisz następny. Robimy to w ten sposób. Mamy pomidorek, tu mamy ogonek. Zobaczcie, nie ruszamy go w ogóle. Robimy nacięcie. 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 Raz, dwa, trzy. I zobacz, tego nie trzeba, bo... No ale tu jest tyle pomidora. Ta końcówka, nie, to jest końcówka taka, wiesz co, zazwyczaj twarda o tej porze roku. O to jeszcze możemy okroić sobie, zobacz, żeby... Czyli to nam się nie przyda. Nie, też to wyrzucamy. Dobra, próbuję. Dobra, próbuję. I teraz tak, jak gotować? Słuchaj, uważaj, bo nie mamy medyka na planie. Jak to nie? No tak, wszyscy są zajęci. Okej, no może mi wyszło, słuchaj. Nie jest to idealnie, ale starałem się. I co? I w kosteczkę. Kosteczka, pach, pach, pach. Wędruje wszystko do miski. Nie idzie. Cebula czerwona. Używamy... Do awokado używamy tylko i wyłącznie czerwonej cebuli. Tu akurat mamy cebulkę młodą, to jeszcze jest taki dodatkowy atut. Może to być zwykła cebula czerwona. Zapraszam. Jest. I teraz znowu, ja Ci pokażę jedną, jak to zrobić. Bierzemy i teraz tak, nie odkrajamy tej części z tyłu, tylko i wyłącznie dlatego, że jak ją odkroimy, ta cebula nam się w ogóle będzie rozpadać. A i tak samo jak pomidora. Tak samo jak pomidora i... Okej. Okay. Dobra, te końcówkę zostawiamy. Zawsze w filmach mi się podoba, jak oni tak szybko... Zobaczysz, jak będziesz kroił za tydzień. Czyli ile? Dwie cebule, tak? Dwie takie małe. Wiadomo, jak kupimy taką cebulkę w Upince, robimy ją jedną. Dobra, uwaga. Biorę się za to. Przekrajam, nacinam. O! Prawie. Dobra. Ale zobacz, to też wyszło. No i okej. I teraz papryczka. Znowu. Papryka, która zielona, bierzemy, czerwona. Nie, bierzemy jalapeno, my się nie rozdrabniamy. Poczekaj, ją jeszcze przepłukam. Na pół, wzdłuż. W oryginale papryczka serrano, my używamy papryczki jalapeno. I nie wybieramy. Nie wybieramy, nic nie ruszamy, nie wybieramy. Tylko... I teraz je tak jeszcze.
Pokrój teraz ją wzdłuż na paski. Ona musi być równo posiekana. Razem z tymi ziarenkami. Z ziarenkami, z wszystkim lubimy ostro. Będzie ostro. Jeszcze możemy to w ogóle sobie wziąć i... Aha, poszatkować. Przesiekać. A, i co ważne, jak kroimy paprykę, broń Boże, potem nie drapmy się po oku. Albo... Albo po buzi. Albo wiecie gdzie. Dobra, wiesz co, połówka wystarczy, bo ona jest naprawdę ostra. Dobra. Wędruję do miseczki. Jest. Klasa. I kolejna rzecz. Hej, kolendra, kolendra. Masę kolendry. Może ktoś nie lubi kolendry, to można sobie na tym etapie chyba odłożyć kawałek, nie? Ale my kolendrę lubimy. Aczkolwiek ja powiem wam tak. Jeżeli ktoś nie lubi... Nasza siostra nie lubi. To właśnie, pozdrawiamy siostrę naszą. Edyta, hej. Specjalnie dla ciebie kupiliśmy 4 doniczki kolendry. Tak, bardzo intensywnie. Kroisz drobno. Drobno? Bo bez kolendry to nie ma sensu. Dobra. I co? I kolenderkę wrzucamy tu. Kolendra wędruje. O, właśnie. Tylko i wyłącznie jest jedyna przyprawa, która idzie do guacamole. Cukier. Zobaczcie, 4 minuty. Mamy gotowe oryginalne meksykańskie guacamole. No nie obejdzie się, żebym tego nie spróbował. No słuchajcie, jest świetnie. Czyli co, w ogóle nie dajmy pieprzu? Nie, kompletnie nic. Jedyną przyprawą, jaką dajemy, to jest sól, a reszta jest aromatów, jest uwalniana z poszczególnych składników, także cebulka, lekka słodkość, lekka ostrość, papryczka, jalapeno. Krótko, zwięźle i na temat. Dzięki bardzo. Chcemy, żebyście komentowali, żebyście mówili o swoich uwagach, swoich pomysłach, które chcecie na przykład, żebyśmy zrealizowali tutaj dla was. Ugotowali kaszę, makarony, guacamole, wszystko co macie w domu, co macie w lodówce. Śmiało piszcie do nas i Grzesiek będzie mnie uczył. I was. Pa! Okej. Możemy. I ten dźwięk najgorszy, kiedy widać za grzegocze. Wyciągnij ogonek. Ty nie chcesz z kolendrą? Ja ci odłożę. Kto? Kto tu jest? Brat. Przecież jest kwarantanna. Dawaj, na kanapę. Chciałbym może ukryć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Co na, gdzie na kanapę? Nie ma kanapy. Dzisiaj nie ma żadnej kanapy. Dawaj, jemy tu. Jemy w kuchni, dawaj.